więc dzisiaj mam dla was filmik i znowu będą to paczki i listy od was. Jeżdżę do skrytki raz na tydzień i praktycznie wracam z całą pełną siatką paczek. W tym filmiku pokażę wam rzeczy, które uzbierały się przez tylko 2 tygodnie, a mam tutaj 4 siatki, dosłownie 4 siatki paczek. Więc tutaj są 2 siatki, które uzbierałam ostatnio. Tutaj mam kolejne 2, które uzbierałam tydzień wcześniej, więc ogólnie jest mega dużo paczek. Dlatego już przejdę może do pokazywania, co od was dostałam. Więc pierwszy list, jaki tutaj mam, jest od Kasi i Zuzi, które wypisały aż 20 faktów o mnie. Wysłałyście mi również zdjęcie. I tutaj mam jeszcze kilka takich drobiazgów, więc bardzo wam dziękuję za paczkę. Następny list mam od Weroniki. Weronika wysłała mi tutaj również plakat Seleny. Tutaj mam list. Następnie tutaj dostałam kartkę od Poli, która była w Grecji na kos i tutaj wysłała mi 2 pocztówki z Grecji oraz tutaj One Direction. Teraz może pokażę wam kilka pocztówek. Pierwsza pocztówka jest od Kasi. Tutaj mamy Pobierowo i dostałam kartkę od mojej widzki Laury. Następna kartka jest od Weroniki i kartka jest z Karkonoszy. Tutaj mam kartkę od Karoliny i Karolina wysyła mi kartkę z Ścianorzęd. Byłam tam kiedyś na obozie. Następna kartka jest ze Stegny i kartkę wysłała mi Monika. Tutaj kartka z Grecji. Byłam tam kiedyś. Dokładnie byłam nawet w tym samym miejscu i kartka jest od Natalki. Tutaj mam kartkę z Dźwirzyna i kartka jest od Zusi. Kolejna kartka jest od Patrycji z Władysławowa. Tutaj mamy Międzyzdroje od Pauliny. I tutaj 2 kartki, które mi się mega podobają. Bardzo lubię te kartki z napisami I love. I tutaj mam od Gosi, a tutaj mam od Izy. Tutaj mam następny list, jest od Kamili. Kamila wysłała mi tutaj pocztówkę z Jasła oraz zdjęcie do podpisów. Tutaj następna paczka jest od Oli i dostałam tutaj bransoletkę z napisem I love JB. Tutaj Aleksandra przysłała mi takie moje duże zdjęcie i tutaj również prosi o podpis, więc oczywiście ci go odeślę. Tutaj jeszcze mam plakaty i list, który dostałam od Julii. Następnie mam paczkę od Oli i tutaj wysłałaś mi jakiś balsam do ust, więc bardzo za niego dziękuję, bardzo ładnie pachnie. Oraz lakier do paznokci, taki piękny pudrowy róż. Następnie mam paczkę od Oli i tutaj dostałam taki lakier do paznokci oraz takie cienie. I tutaj dostałam jeszcze kilka plakatów i takie drobiazgi. Wysłałaś mi tutaj również swoje zdjęcie z prośbą o podpis, więc oczywiście ci odeślę. Następnie mam list od Sary i Ali, które są moimi wielkimi fankami, tak napisałyście, więc bardzo dziękuję. Tutaj dostałam od was mega, mega dużo rzeczy oraz 2 paczki zielonych Skittlesów. Teraz może przejdę do kolejnej torby z listami. Więc tutaj dostałam list od Klaudii w takiej malutkiej kopercie. Tutaj dostałam 2 bransoletki, tylko niestety nie wiem, jak można imię, dlatego że nie potrafię się rozczytać. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj dostałam kartkę z nadmorza od Mai oraz do tego dostałam taką bransoletkę. Następna paczka jest tutaj od Julii i dostałam od ciebie taką kartkę z psem oraz kartkę z Krakowa. I dostałam też książkę o Londynie, więc bardzo za nią dziękuję. Książka jest po angielsku, więc na pewno mi się przyda. Następnie dostałam mega dużą pocztówkę z Weby i dostałam ją od mojej widzki Basi. Tutaj naprawdę mega, mega, mega cudowny prezent od Julii. No, nie spodziewałam się naprawdę. Jest to książka o One Direction. Nie mam tej książki, a jak tylko ją zobaczyłam, to po prostu tak mega, mega się ucieszyłam. Więc bardzo ci za nią dziękuję. Teraz chciałabym wam pokazać naprawdę cudowną paczkę. Nie spodziewałam się i nawet nie wiecie, jaką byłam szczęśliwa, jak zobaczyłam to, co dostałam. Paczka jest od Alicji, która była w Stanach i wysłała mi po pierwsze pocztówkę z Nowego Jorku. Naprawdę nawet nie wiesz, jak ci mega, mega dziękuję. Wiecie, że Nowy Jork to jest moje ulubione miasto, moim zdaniem najpiękniejsze i moim marzeniem jest tam jechać. Oprócz tego dostałam przepiękne zdjęcie One Direction. Uwaga, dostałam 2 jajeczka iOS. Nawet nie wiesz, jak ci dziękuję. Naprawdę dostałam niebieskie, które przepięknie pachnie, tak jagodowo-borówkowo, coś takiego. I różowe, truskawkowe, jeszcze go nie otworzyłam, dlatego że nie chcę wszystkich naraz używać, ale nawet nie wiesz, jak ci dziękuję. Naprawdę paczka jest świetna. Następnie mam tutaj list od Julii, wysłałaś mi tutaj pocztówkę z Augustowa oraz zdjęcie do podpisu. Następnie mam tutaj list od Gabrieli, która nawet przykleja mi tutaj Justina. I oprócz tego dostałam jeszcze bransoletkę, więc bardzo, bardzo ci dziękuję za ten prezent. Następnie tutaj znowu paczka od Julii, która zrobiła przepiękny rysunek i umieściła tutaj wszystko, co kocham. I tutaj również dostałam kartkę taką, więc bardzo ci dziękuję. Tutaj mam list od Karoliny, która również wysłała mi te bransoletki, które się samemu robi. Następna paczka jest od Patrycji i Oliwii z Krakowa, które zrobiły również świetny taki kolaż, można powiedzieć, z wszystkim, co kocham. To mi się mega podoba i obstawiam, że gdzieś to sobie tutaj przewieszę. Oprócz tego dostałam lakier z tej serii 60 sekund i to jest taki przepiękny kolor, taki beżowy, beżowo-różowy, coś takiego, więc bardzo za niego dziękuję. Oraz tutaj 2 takie malutkie notesy. Oraz wysłałyście mi też tutaj takie moje duże zdjęcia, są też takie 2 malutkie, więc oczywiście wam je podpiszę i odeślę. W tej paczce były też 2 paczki Skittlesów, natomiast już zdążyłam je zjeść, więc za nie również bardzo dziękuję. Następna paczka jest od Martyny i Ani. I słuchajcie, dostałam mega rzeczy tutaj, pokażę wam, więc dostałam 2 paczki Skittlesów. Oprócz tego dostałam żel pod prysznic, to on wanilia i malina. Uwielbiam żele
ogólnie z tej firmy. Oprócz tego dostałam tutaj pomadkę do ust. Dostałam tutaj takiego dużego case'a na iPada, więc bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Oraz coś, co mi się mega podoba, to jest rysunek. To jest moje zdjęcie, bardzo wam dziękuję, naprawdę nie spodziewałam się. Kolejna paczka jest również od Julii i tutaj dostałam kilka rzeczy oraz jest tutaj taki rysunek, który niestety nie chcę, żeby się zniszczył, dlatego nie będę go może całego teraz wyciągać. Oprócz tego jest zdjęcie również do podpisu. Tutaj mam paczkę od Natalii, która wysłała dwa zdjęcia, abym się jej podpisała. Do tego również dostałam bransoletkę. Następnie mam list od Natalii, która wysłała mi ten list i zdjęcie, które zrobiłyśmy sobie na spotkaniu, jak było w Katowicach, Serafin Tour. I ja również byłam wtedy i tutaj Natalia zrobiła sobie ze mną zdjęcie akurat jak się przyczulamy i poprosiła o podpis na tym zdjęciu, więc oczywiście ci odeślę. Na kopercie napisałaś YouTube Queen and Justin Wife. Mega, mega słodkie, bardzo dziękuję. I tutaj mam jeszcze paczkę od Weroniki. I tutaj również oprócz listu wysłałaś mi czerwone skittles. Teraz może znowu przejdę do kartek. I tutaj mam pierwszą od Klaudii, która wysłała mi kartkę z Mikołajek. Kolejna kartka jest z Gdańska od Ani. Tutaj mam kartkę od Oli z Suwalszczyzny. Tutaj dostałam kartkę od właścicielki strony Angelika i Tomek. Więc bardzo, bardzo dziękuję, kartka jest z Nadmorza. Tutaj dostałam również kolejną pocztówkę. Niestety nie wiem jak masz na imię, bo podpisałaś się tylko nickiem z Twittera. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj dostałam kolejną pocztówkę i pocztówka ta jest z Francji, więc bardzo dziękuję. Tutaj mam kartkę, niestety nie wiem od kogo, bo nie jestem w stanie się rozczytać. Natomiast bardzo dziękuję za pocztówkę. Tutaj mam kartkę z Karpacza i kartka jest również nie wiem od kogo, bo też się nie podpisać. Czemu wy się nie podpisujecie? Ale bardzo dziękuję. Tutaj kartka z Bułgarii i tutaj dostałam J od Oli, więc bardzo, bardzo Olu dziękuję. Kolejna kartka jest z Neipori w Grecji, więc bardzo dziękuję i kartka jest od Gosi, od Agaty, więc bardzo również za pocztówkę dziękuję. Pozdrowienia z Nadmorza od Mateusza, z Władysławowa od Agaty oraz kartkę z Primorska i kartka jest od Zuzi. Ok, więc teraz przejdę już do trzeciej siatki. Zacznę może od listu od Dominiki, która również wysłała mi tutaj swoje zdjęcie oraz moje zdjęcie z prośbą o podpis. Dostałam również czerwone skitlesy oraz takiego słodkiego misia, bardzo spodobał się mojej mamie, więc bardzo za to dziękuję. Następny list jest od Natalii, która wysłała mi tutaj dwie takie bransoletki, takie śliczne, malutkie kolczyki oraz zdjęcia do podpisu z tego, co tutaj widzę. Tutaj dostałam pocztówkę od Martyny, również z Polskiego Morza. Tutaj od Weroniki dostałam moje zdjęcie z prośbą o podpis. Tutaj mam od Jagody, dostałam dwa moje zdjęcia, zobaczcie, również prosisz o podpis, wysłałaś mi również też znaczek, więc oczywiście ci odeślę. Następnie tutaj mam list od Nikoli oraz dostałam tutaj również kilka drobiazgów. Tutaj mam paczkę od Karoliny, dostałam tutaj dwie bransoletki oraz tutaj też jeszcze mam dużo jakichś drobiazgów. Nie będę wam wszystkiego dokładnie pokazywać, jest też list, więc bardzo również dziękuję. Tutaj dostałam dwie pocztówki od Martyny z Nadmorza Międzyzdroje, więc bardzo ci dziękuję. Tutaj mam list od Marty, która również wysłała mi tutaj taki obrazek. Oprócz tego mam bransoletkę i również tutaj prosisz o podpis. Następnie mam pocztówkę, również tutaj mamy Morze Bałtyckie oraz dostałam dwie takie robione bransoletki. I to jest akurat paczka od Pauliny. Następnie tutaj dostałam list od Darii i Karoliny. Dostałam również zielone skitlesy. Następnie mam paczkę od Pauli, która wysłała mi tutaj bransoletkę i jeszcze dużo innych drobiazgów. I oprócz tego jest tutaj pocztówka, która jest z Norwegii. Następnie mam tutaj list od Darii. Tutaj wysłałaś mi również kilka malutkich drobiazgów. Są dwie bransoletki, więc bardzo, bardzo dziękuję. I jest również zdjęcie moje do podpisu. Następnie mam tutaj paczkę od Patrycji. Również zdjęcie z prośbą o podpis. Oraz dostałam takie fajne, to są chyba jakieś cukierki, coś takiego. Jeszcze czegoś takiego nie jadłam, więc bardzo dziękuję. Teraz paczka, która jest od Gabrieli i która również tak mega mi się podoba. Więc dostałam taki zeszyt z One Direction. Jest po prostu cudowny. Tutaj są różne jakieś takie, ogólnie można sobie tutaj coś pisać, są też takie wykreślanki czy coś takiego. Oprócz tego dostałam Baby Lips zieloną. Dostałam żel antybakteryjny z Bath & Body Works i takie opakowanie na ten żel. Jest taki balsam do ust tutaj również z Bielandy, kokardka, skitlesy i dwie bransoletki. Naprawdę paczka mi się mega podoba i coś, co jest mega słodkie, dostałam case'a na telefon. Jest to taka słówka, moim zdaniem jest prześliczna i jeszcze raz bardzo się chciałam podziękować za tą paczkę. Aha, i jeszcze tutaj znalazłam tusz z Miss Sporty, tutaj gdzieś mi się zawieruszył, więc również za ten tusz bardzo, bardzo dziękuję. Następnie tutaj mam prześliczny list, który bardzo mi się podoba, dlatego że jest taki kolorowy i tak ładnie napisany, więc bardzo za niego dziękuję. Oprócz tego tutaj jest zdjęcie, o,
zdjęcie do podpisu oraz lakier do paznokci i bransoletka. Następnie mam tutaj list od Kingi i Kinga wysłała mi tutaj również pocztówkę z ustki oraz bransoletkę. Więc dostałam taki mega oryginalny list, naprawdę jeszcze nigdy takiego listu nie dostałam. I list jest od Sylwii. Kolejny list jest od Weroniki i tutaj również jest zdjęcie do podpisu. Następnie tutaj mam list od Sabiny i dostałam tutaj przepiękną kartkę z Karpacza. Następnie tutaj mam list od Weroniki i zdjęcie do podpisu. Tutaj dostałam prześliczną pocztówkę z Londynu od Nadii, z tego co widzę, bo tutaj podałaś swojego bloga. Tutaj dostałam list i kilka drobiazgów od Oli. Tutaj mam paczkę od Julii i tutaj dostałam moje zdjęcie do podpisu. Tutaj są jeszcze bransoletki, więc bardzo Ci za to dziękuję. Następnie tutaj mam list od Julii. Dostałam tutaj dwa lakiery do paznokci oraz świeczki. Bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj mam jeszcze pocztówkę z Niechorza od Kasi. Z Władysławowa od Wiktorii. Wow, znam Wiktorię, bo znamy się ze zlotów i nie sądziłam nawet, że wyślesz mi kartkę, więc bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Z Zakopanego od Kasi. Kartkę ze Świnoujścia od Dominiki. Zdrowienia z Zakętos od Agnieszki. Od Huberta z Beskidu. Od Wiktorii i to jest kartka akurat z Dębek. Oraz kartka od Karoliny, która była w Turcji. I uwaga, przechodzimy już do ostatniej, najbardziej napakowanej torby. Tutaj mam po prostu kilka takich większych paczek. Tutaj mam paczkę od Oli, która wysłała mi kilka drobiazgów i pocztówkę z Chorwacji. Oraz skitlesy zielone i fioletowe. Następnie mam tutaj list od Olgi, która wysłała mi tu również kilka rysunków, więc bardzo dziękuję. Następnie mam tutaj paczkę od Klaudii. Dostałam tutaj dwie paczki skitlesów, takie fioletowe sznurówki oraz nie pamiętam jak to się nazywa, ale to się zakłada na telefon, więc bardzo za to dziękuję. Tutaj paczka od Agaty, która również tak strasznie mi się podoba, więc dostałam tutaj dwie takie bransoletki oraz przepiękną kartkę z flamingami, moją ukochaną czekoladę z Rossmana i uwaga, taki cudowny, cudowny błyszczyk. To jest w kształcie takiej sówki. Moim zdaniem jest to mega, mega słodkie. No zobaczcie. Coś na kształt jajeczka iOS i tutaj mamy balsam do ust. A jak już mówię o jajeczku, to dostałam również jajeczko. Jejku, naprawdę nie wiem jak Ci dziękować. Wiecie, że ja te jajeczka uwielbiam. I naprawdę nie spodziewałam się, że mi ktoś z Was wyśle. A to już kolejna paczka, w której jest te jajeczko, więc bardzo za to dziękuję. Następnie tutaj mam paczkę, która jest od Emilii. I Emilia wysłała mi tutaj piękny lakier do paznokci. Zobaczcie, taki ładny niebieski kolor oraz taki błyszczyk do ust z Vibo, który zawiera ekstrakt z papryczki chili i przez co ona jakby, ten błyszczyk jakby tak trochę powiększa nam usta. Tutaj mam paczkę od Nadii i Kasi z Piły, które wysłały mi tutaj również jakieś bransoletki. Są tutaj też cienie z tego co widzę, więc bardzo za tą paczkę również Wam dziewczyny dziękuję. Tutaj mam również paczkę od Julii, tutaj wysłałaś mi kilka drobiazgów, za które bardzo dziękuję oraz są dwie paczki z Kitlesu. Kolejna paczka, która jest od Igi i tutaj wysłałaś mi słodycze. Oprócz tego dostałam książkę Love Factor. Nie znam tej książki, ale chętnie przeczytam i na pewno dam Wam znać, czy mi się spodobała. Oprócz tego dostałam tutaj jakieś próbki kremów z Ziai, żel antybakteryjny oraz coś, co mi się mega spodobało. Zobaczcie, chusteczki z One Direction. Nawet nie sądziłam, że takie można kupić, a dostałam, więc bardzo za nie dziękuję. Teraz uwaga, pokażę Wam paczkę od Oliwii, która po prostu, ja nie wierzę w to, co widzę. Zobaczcie. Wysłała mi biografię One Direction. Pytałaś się mnie, czy mam. Powiedziałam, że nie mam, ale naprawdę nie sądziłam, że mi ją wyślesz. Natomiast mega, mega za nią dziękuję. I teraz już ostatnia paczka, jaką chciałabym Wam pokazać. Jest to paczka, którą dostałam od Angeliki. I tutaj dostałam Skittles, żelki Haribo. To są moje ulubione żelki. I naprawdę bardzo się cieszę, zaraz je pewnie zjem i uwielbiam te żelki, to są moim zdaniem jedne z najlepszych. Oprócz tego dostałam przepiękny lakier z tej serii Rimmela 60 sekund z kolekcji Rity Ory, więc on jest taki przepiękny miętowy. Dostałam też żel antybakteryjny z Bath & Body Works i fantastyczny róż z Catrice, używałam go już i mega mi się podoba, naprawdę ma ładny taki kolor. Okej, więc to już wszystko, nie będę przedłużać i się jakoś długo z Wami żegnać, bo filmik jest mega długi. Więc kolejny taki filmik nagram, jak znowu uzbiera mi się trochę tych paczek, więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję każdemu, kto coś mi wysłał. Naprawdę to jest niesamowite dostawać takie prezenty od Was. Więc ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!